Hej, jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek do końca, to wiecie, że dzisiaj będę mówił o tym, w jaki sposób ja znajduję swoje miejscówki do fotografii. Przybliżę wam troszeczkę swoje metody, podam kilka konkretnych przykładów, w jaki sposób można poszukiwać takich miejscówek, na których później będziecie mogli rozłożyć się czy z czatownią, czy pod siatką, czy po prostu usiąść pod drzewem i fotografować. I mam nadzieję, że część z tych przykładów będzie dla Was pomocna i po prostu każdy z Was będzie mógł wybrać coś, co poskutkuje w Waszej fotografii, dzięki czemu łatwiej będzie Wam wyszukiwać odpowiednie do fotografowania różnych gatunków miejscówki. Zapraszam. Na początku jeszcze raz przypomnę to, co kilka razy mówiłem już w tych, w tych materiałach. No, miejscówki nie są moją mocną stroną. Generalnie na przestrzeni, nad... ja wypracowałem sobie kilka metod, które działają i jest mi coraz łatwiej znajdować takie odpowiednie miejscówki, gdzie wiem, że pójdę i zawsze spotkam coś ciekawego. Natomiast uważam, że właśnie dobra miejscówka jest kluczem do fotografii, bo możemy znać teren, możemy znać siedlisko, możemy, możemy wybrać dokładnie taki biotop, w jakim dany gatunek żyje i po prostu go tam nie spotkać. Więc oprócz tego, żeby mieć wiedzę, trzeba jeszcze wiedzieć, jak z niej korzystać. I już na samym początku zachęcę Was do tego, żebyście podzielili się również swoimi sprawdzonymi sposobami w komentarzach na dole, a jeżeli ten materiał w jakikolwiek sposób Wam się spodoba lub przysłuży, Zostawcie po sobie jakiś ślad, na przykład łapkę w górę. I na pierwszy ogień idzie metoda, wydaje mi się najprostsza, wymagająca najmniej wysiłku, a do skorzystania z niej wystarczy zwykły smartfon z dostępem do internetu. Chodzi oczywiście o aplikację, z której korzystają ludzie, ornitolodzy, birdwatcherzy i fotografowie na całym świecie. Aplikacja o nazwie eBird, ona już pojawiała się tutaj na kanale. Link do niej znajdziecie w opisie. Sposób działania tej aplikacji jest bajecznie prosty. Wystarczy wyjść w teren, zaobserwować jakiś gatunek, kliknąć pineskę, dodać ten gatunek do listy i tyle. Wszyscy mogą podejrzeć, że ten konkretny gatunek został zaobserwowany tego i tego dnia właśnie w tym konkretnym miejscu. I słuchajcie, to naprawdę działa, ludzie z tego korzystają w miejscu, gdzie ja się teraz znajduję. Można sobie oczywiście wybrać czas, w jakim te obserwacje zostały tam dodane. Można wybrać sobie promień, w jakim są one wyszukiwane. Maksymalny zasięg to chyba 30 km od miejsca, w którym się znajdujemy, ale można też wprowadzić lokalizację z palca i przed jakimś wyjazdem wyszukać sobie lokalizację i oznaczenia 100, 200 czy 1000 km od nas. W mojej lokalizacji na ten moment w ciągu ostatnich 7 dni zostało oznaczonych 57 gatunków. I na przykład były to gęgawa, gęś białoczelna, tundrowa, krakwa. Mam tutaj coś ciekawego. Jest gongo, jest bielaczek. Gdzie był bielaczek? 21 godzin temu. Ach, na goczałach. Oczywiście, że na goczałach. Sierpówka, łyska, żuraw. Ktoś oznaczył żurawia. Czy to są moje żurawie? Tak, to są moje żurawie. I ja mam teraz dokładną lokalizację. W poprzednim materiale, który nagrywałem dla Was przed chwilą, właśnie zachwycałem się tym, że usłyszałem żurawie. I stałem tam słuchając ich, wiedząc gdzie one są, z mapą kręciłem się, żeby tylko dodać sobie pineskę, żebym wiedział, gdzie pojechać, jak skończę nagrywać ten odcinek, bo mam zamiar tam właśnie do nich dzisiaj wrócić. Znaczy wrócić, pierwszy raz do nich pojechać i zobaczyć w jaki sposób ułożyć sobie w głowie jakiś plan na fotografowanie tych żurawi. Jest ich tam cała masa. W ostatnim odcinku ro rozpływałem się nad tym. Zobaczymy co z tego będzie w każdym razie. Widzicie, zamiast stać tam na tym mostku i kombinować na mapie, szukać, obracać się, sprawdzać kierunki, położenie i po 5 minutach czy 10 minutach dojść do tego, że ok, one są tam, wstawić pineskę, żeby wiedzieć jak pojechać tam drogami głównymi. Mogłem po prostu wyciągnąć telefon i zobaczyć to, co teraz zobaczyłem. 21 godzin temu ktoś oznaczył tam 4 żurawie. Tak czy inaczej, demonstracja aplikacji eBird w praktyce. Na co należy zwrócić uwagę? W większości przypadków ta metoda sprawdza się idealnie. Jeżeli coś było oznaczone, to z mojego doświadczenia bo oczywiście korzystam z tej aplikacji często i gęsto. Jeżeli ktoś oznacza za darmo nie chcąc nic w zamian, że żurawie są tam, gęgawy są tam, a na goczałach jest bielaczek, no to czemu by z tego nie skorzystać? Dokładnie po to to jest. Natomiast istnieje minimalne ryzyko, że po pierwsze ktoś się pomyli, ktoś się pomyli identyfikując gatunek i wpisze coś mega rzadkiego. Wiecie, wewnątrz aplikacji tego nikt nie weryfikuje, więc ktoś się może pomylić i zaznaczyć lokalizację gatunku, którego nigdy tam nie było. A druga sprawa, ktoś może zapomnieć oznaczyć w terenie z dobrą lokalizacją dany gatunek, wrócić do domu i oznaczyć u siebie w bloku w centrum miasta, na przykład żurawia, tak? bo widział go gdzieś tam dalej. Więc zanim pojedziecie w jakieś miejsce, zanim na ślepo klikniecie, bo tam jest bardzo proste, wystarczy kliknąć nawiguj i prowadzi was do danej pineski z daną lokalizacją gatunku. Zanim klikniecie tą pineskę, to sprawdźcie sobie na mapach, powiększcie, sprawdźcie w jakikolwiek sposób. Ale się drą te żurawie, niesamowite. A pada deszcz, pogoda jest taka, jest wiosna w ogóle, 12 stopni, ciepło, ja aż się rozebrałem, ściągnąłem polar i wrzuciłem go do plecaka. Wiosna. No, żurawie się drą, tak? To musi być wiosna. Więc sprawdźcie sobie porządnie, czy w tej aplikacji ktoś się nie pomylił i nie zaznaczył wam czegoś w środku miasta, albo w jakimś totalnie innym terenie, bo palec mu uciekł. Zweryfikujcie sobie, czy w danej lokalizacji jest to prawdopodobne. Natomiast z dużym prawdopodobieństwem możecie jechać tam w ciemno, bo takie pomyłki zdarzają się przynajmniej na moich terenach stosunkowo rzadko, chyba tylko raz mi się coś takiego zdarzyło. Drugim źródłem, u którego możecie szukać Podobnego systemu lokalizacji i oznaczania gatunków jest polski serwis Ornito.pl. Link do tej strony również w opisie. Oni również mają swoją aplikację, ale z tej apki korzysta dużo mniej osób i zazwyczaj są tam oznaczane bardzo, bardzo pospolite gatunki, jakieś sikory, mazurki, kosy, szpaki, wiecie, dzięcioł duży, coś, co można sobie podejrzeć z domu, bo ta aplikacja jest po prostu mało popularna. Ale sam serwis Ornito.pl jest już obecny w internecie od dłuższego czasu i wszyscy ptasiarze, wszyscy fotografowie, wszyscy birdwatcherzy znają ten serwis bardzo dobrze i od wielu, wielu lat z niego korzystają i wpisują tam wszystkie obserwacje wraz z podziałem na rzadkość. To jest w ogóle bardzo fajne, bo wyszukując dany gatunek od razu widzimy, czy on jest rzadki, mało rzadki, pospolity, umiarkowanie pospolity, uciekinier z niewoli i tak dalej, i tak dalej. Teraz jak myślę, to w eBird chyba też prowadzili na taką funkcję, więc można sobie od razu podejrzeć, czy posortować po prostu po tym Pożadkości, po prostu po rzadkości danego gatunku. I to są dwa sposoby, na których możecie zawsze polegać. Możecie sprawdzić to teraz, za 5 minut, za 10, przy porannej kawie, w przerwie w pracy. Nie wymaga to wiele wysiłku zachodu, a jest niesamowicie skuteczne. Kolejna metoda nie jest już taka bezinwazyjna, bo wymaga po prostu wyjścia w teren i minimalnego przygotowania. Ja teraz znajduję się w lesie i ten las zawsze kusi, szczególnie na wiosnę, kiedy słyszymy, że te ptaki zaczynają się odzywać. Zawsze z mnogością różnych gatunków kojarzył nam się las. I ja nie byłem wyjątkiem, bo też zawsze do lasu podchodziłem w ten właśnie sposób, że no, gdzie na zdjęcia? Do lasu, proste. I chociaż las jest super miejscem do znajdowania, do lokalizacji różnych gatunków i do podejścia do ich fotografii, jest też jednym z trudniejszych, no dlatego, że mamy gęstwinę drzew, że łatwo się tutaj schować, że te ptaki bardzo często siedzą na samym szczycie w koronach tych drzew, tak jak teraz słyszę, że śpiewają gdzieś za mną. One dobrze wiedzą, że siedząc na górze są poza zasięgiem i, i różnych drapieżników i ludzi, więc trzymają się właśnie tego miejsca i ciężko je, nie dość że wypatrzeć, to jeszcze sfotografować. Las jest również ogromny. Wielkość lasu, ta cała przestrzeń, na której ptaki mogą się skryć w każdej chwili, odlecieć i już nie wrócić do was, utrudniając wam tym samym wykonanie jakiejś fotografii, jest ta przestrzeń problemem i utrudnieniem. Dużo lepszym wyborem, jeżeli chodzi o takie szukanie gatunków w ciemno, bez wcześniejszego przygotowania się, jeżeli chodzi o ich, jego zachowanie, o obytowanie, o dokładny biotop, o to, gdzie może mieć gniazdo, gdzie może mieć dziuple. Oczywiście nie chodzi o to, żeby podchodzić do tego gniazda i do tej dziupli i go tam nie pokoić, tylko o to, że po prostu ta dziupla związana jest z tym, gdzie on będzie gdzieś tam żerował i przebywał. Tak? To nam często bardzo dużo mówi o tym, że taki ptak gdzieś w obrębie się znajduje. Więc dużo łatwiejszym terenem, do eksploracji w poszukiwaniu dobrych miejsc do fotografowania, jest styk różnych biotopów, różnych ekosystemów, czyli na przykład jakiś zagajnik na podmokłej łące albo styk rzeki z jakimś stawem, jakiś mały dopływ, miejsce dzikie, ale naturalnie, biologicznie różnorodne, właśnie jakaś rzeka i pole, rozlewisko na polu, trzciny przy stawie, czy jeziorze, czy jakimś innym zbiorniku. Brzegi rzek, rzeka płynąca przez las, to też takie fajne załamanie biotopów. Wszystkie te miejsca, gdzie jeden biotop przechodzi w drugi, albo nawet trzy czy cztery łączą się w jednym miejscu, są miejscami, gdzie spotyka się z reguły najwięcej gatunków i warto rozglądać się właśnie za taką różnorodnością gatunkową w tego typu miejscach. Kolejna rzecz to oczywiście przeszukiwanie internetu. Mamy grupy tematyczne, mamy jeszcze gdzieś tam jakieś fora internetowe. Jest masa opracowań. Jeżeli dobrze wygooglujecie, to znajdziecie opracowania naukowe w formie często PDF albo wrzucone po prostu do jakiegoś czytnika na, na stronie osoby, która publikowała takie opracowanie. Bardzo często dokonywane są takie szacunkowe badania na temat różnorodności gatunkowych czy liczebności danego gatunku w danym regionie. Warto po prostu sobie googlować, skorzystać z tej wyszukiwarki bo można trafić na naprawdę ciekawe informacje. Kolejna rzecz to nie tyle metoda, co po prostu ułatwienie, z którego ja jeszcze do końca nie potrafię korzystać, ale im więcej się na ten temat uczę, im więcej zapamiętuję, tym częściej z tego korzystam i wiem, że to jest takie po prostu bierne dowiadywanie się o miejscówkach, niezależnie co robię, niezależnie gdzie jestem, zawsze mogę usłyszeć na słuch dosłownie dany gatunek. Ale żeby wiedzieć, jaki to gatunek, no to trzeba wcześniej tym gatunkiem się troszeczkę zainteresować i poznać jego śpiew. I oczywiście można usiąść przed kąpem i wyszukać sobie najbardziej popularne gatunki i uczyć się ich śpiewu na pamięć, ale w moim przypadku dużo fajniejsze i mniej wymagające było po prostu uczenie się o jednym gatunku naraz. To znaczy w momencie, kiedy stwierdziłem, że jakiś gatunek jest w moim zasięgu fotograficznie, czy zobaczyłem go na Instagramie, czy na Facebooku, czy gdzieś w jakiejś innej galerii, stwierdziłem, że okej, okay, chciałbym go sfotografować, zacząłem o nim czytać. Im więcej czytałem, tym więcej wiedziałem, dowiadywałem się. Dowiadywałem się na temat tego, jak żeruje, gdzie żeruje, o jakiej porze roku jest najaktywniejszy, czy migruje, czy nie migruje, czy zostaje u nas na zimę, czy odlatuje, czy wyprowadza tutaj lęgi, czy żyje w lasach, czy żyje na łąkach. I więcej tych informacji składałem do kupy. Włącznie z zachowaniem, pamiętajcie, żadna informacja nie jest nieistotna. Jeżeli odpalicie sobie mój film, który puszczę wam tutaj gdzieś. To było moje pierwsze wyjście na dzień cięłat tego zakończone sukcesem. Ja tam dokładnie tłumaczę zależność między takimi drobnymi szczegółami, jeżeli chodzi o informacje o danym gatunku, które potrafią zaważyć na tym, czy my ten gatunek spotkamy, czy go nie spotkamy. I powiem wam tylko tyle, że właśnie w przypadku Trójpalczaka zaważyła informacja, którą ja musiałem sobie skorygować. Przez bardzo długi czas byłem przekonany, że Trójpalczak żeruje na drzewach obumarłych. A ten szczegół polegał na tym, że nie na obumarłych, a na obumierających, na takich, w których jeszcze ten sok płynie, ale zaraz całkowicie padną, będą kaput i, i już wtedy będą całkowicie obumarłe. I ta różnica spowodowała to, że ja po prostu przeniosłem się z jednego miejsca na drugie i tam go znalazłem. Szczegół, ale ultraistotny. I wraz z tym, jak dowiadujecie się kolejnych rzeczy o tych gatunkach, wcześniej czy później traficie na igłos. Wtedy warto ten głos sobie odtworzyć kilka razy, spróbować go z czymś skojarzyć, porównać sobie może do innych głosów ptaków, które już znacie, i zakodować sobie go w głowie jak najbardziej. I w tym momencie, wiedząc, że jesteście gdzieś, czy, nie wiem czy to na wycieczce, czy na spacerze z psem, czy na spacerze w górach, gdziekolwiek jesteście, jeżeli usłyszycie ten dźwięk, będziecie mieli w głowie takie kurczę znam to. I jeżeli wtedy uda wam się dopasować ten konkretny dźwięk do tego gatunku, no to macie miejscówkę znalezioną całkowicie pasywnie, nie robiąc nic, spacerując sobie, a nie wiedzielibyście o tej miejscówce, gdybyście po prostu nie znali głosu tego gatunku, bo ja wiem po sobie, że nie znając jakiegoś głosu, ja po prostu go ignoruję, bo nie ma co się nad tym zastanawiać. Ale też na to jest metoda. I tutaj znowu z pomocą przychodzi kolejna aplikacja, którą oczywiście również linkuję wam w opisie, i jest to Merlin Bird ID. Ta aplikacja umożliwia. Tak jak nazwa mówi, identyfikację gatunkową po zdjęciu i po dźwięku. Jeżeli chodzi o zdjęcie, no to tutaj jest trochę trudniej, bo najpierw musicie je zrobić, ale nawet jeżeli zrobicie je aparatem, jest to zdjęcie dokumentacyjne, ta aplikacja świetnie radzi sobie z identyfikacją. W 90% zawsze identyfikuje mi prawidłowo, choćbym zrobił nawet zdjęcie zdjęcia na ekranie mojego aparatu to mogę już w terenie dzięki tej aplikacji gatunek po zdjęciu zidentyfikować. Minusem jest to, że trzeba mieć dostęp do sieci podczas takiej identyfikacji. Na przykład tutaj mam jedną kreskę, czasami dwie, czasami w ogóle mam 3G. Przy jednej kresce rzadko działa. Ona potrzebuje jednak troszeczkę danych pobrać, wiecie, przekopać swoją bazę danych, żeby porównać sobie te zdjęcia i, i dobrze oszacować gatunek. Odpalę teraz tego Merlina, zobaczymy, czy po dźwięku mi coś, bo powiedziałem, jak identyfikować po obrazie. Po dźwięku wystarczy kliknąć nagrywanie. Aplikacja w czasie rzeczywistym będzie korzystać z mikrofonu w waszym telefonie, na co oczywiście musicie wyrazić zgodę i będzie pobierać dźwięki otoczenia. Wątpię, że tutaj coś pobierze, bo strasznie pada. Za mną śpiewa sporo ptaków, ale zobaczymy. Dobra. Za duży szum, nie będzie identyfikacji po dźwięku, ale musicie uwierzyć mi na słowo, że to działa dokładnie w ten sposób. Jeżeli deszcz nie pada, jeżeli jest w miarę Spokojnie, bez wiatru i macie dobry mikrofon w telefonie, to możecie telefon po prostu trzymać w bezruchu, bo aplikacja jakby bardzo, jest bardzo czuła. Podnosi chyba czułość mikrofonu oprogramowanie tej apki. Przez to każdy ruch, każdy szelest, nawet chodzenie często przeszkadza w tej identyfikacji. Ten wykres dźwięku musi być bardzo czysty. Piki, które na tej na tym wykresie będą się pojawiać, to muszą być tylko i wyłącznie piki dotyczące tego dźwięku, który wydają ptaki, które chcecie poznać. Istnieją też miejsca, gdzie idąc w ciemno, o każdej porze roku coś znajdziecie. I musiałbym te miejsca konkretnie wypisać. Natomiast tak pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to są wszelkie stawy rybne, na których zawsze macie masę czapli, masę kaczek. Podczas migracji różne siewkowe, brodzące chruściele, masa różnych gatunków, stawy to jest naprawdę bardzo cenny biologicznie obszar i zawsze znajdziecie tam jakieś ciekawe gatunki. Trudność polega na tym, żeby do takiego stawu wejść i się nie utopić, a już na pewno nie utopić sprzętu oraz żeby być tam dosyć wcześnie. I to również nie jest stricte metoda, ale jest to niesamowicie istotne, jeżeli chcemy sprawdzić, czy w danym miejscu, które nam się podoba, które wiemy, że rzeczywiście w jakiś sposób może być różnorodne i wiemy, że jakieś gatunki tam się kręcą często. Jeżeli chcecie potwierdzić bytowanie różnych gatunków w takim właśnie miejscu, to przyjście tam w połowie dnia, czy tak jak teraz, to nie jest raczej dobry pomysł, bo na pewno zobaczycie tych gatunków mniej niż z samego rana, czy całkowicie wieczorem. I to jest optymistyczny wariant. A pesymistyczny jest taki, że zmierzając już na tym kierunku, wszystko wam poucieka, wszystkie te kaczki, wszystkie te, te, te pływające, brodzące i inne, pochowają się. Wy nawet tego nie zauważycie, jeżeli droga wiedzie w taki sposób, że nie widzicie bezpośrednio, co się dzieje na tym stawie, tylko widzicie dopiero, jak gdzieś tam już wejdziecie. A zanim tam wejdziecie, te ptaki was po prostu usłyszą, poznikają stamtąd, pozawijają się, pouciekają, i wy wychodząc na staw, patrzycie, no woda, łabędzie, ewentualnie jakieś krzyżówki. A wszystko dlatego, że po prostu całe ptactwo popłoszyło się, bo słyszało jak podchodzicie. Więc żeby być pewnym, że coś tam ciekawego rzeczywiście się dzieje i można czy tego samego dnia czy kolejnego bardziej się przygotować, wiedząc już co tam jest, podejść do fotografii. Bardzo polecam przyjście tam z samego rana, kiedy jeszcze jest ciemno. I to jest zasada, która oczywiście pomaga też fotografować, bo bardzo dużo zdjęć wykonałem leżąc gdzieś, chowając się pod siatką, maskując się od samego rana od ciemnicy jeszcze przed wschodem słońca. Ale warto być na miejscu wcześniej, również w celu znalezienia po prostu pierwszego kontaktu z takim gatunkiem, upewnienia się, że jakieś ciekawe rzeczy się tam dzieją. I teraz najlepsze i najskuteczniejsze zostawiłem na sam koniec. Jest to jednocześnie najbardziej skomplikowana metoda, bo wymagająca czasu i rzeczywiście wysiłku, a jest to po prostu zgłębianie swojej wiedzy o różnych gatunkach. Nie jest to tak ciężkie, jak brzmi. Nie trzeba od razu przeczytać całej encyklopedii. Zresztą zwykłe encyklopedie o ptakach mówią bardzo ogólnie, mówią takie rzeczy, które nam, fotografom, generalnie nie są przydatne. Ja, zanim trafiłem na właściwe książki, w których rzeczywiście mamy dwie, trzy strony opisu danego gatunku, o tym, jak on się zachowuje, gdzie go można spotkać, w jakich warunkach żyje, wszystko po prostu, no to zanim trafiłem na tą książkę, to musiałem przejść przez kilka różnych encyklopedii i atlasów ptaków, które często nawet w identyfikacji ich nie są za bardzo pomocne, bo nawet autorzy atlasów potrafią zamieścić grafiki z błędami czy obrazki. O których nie idzie zidentyfikować bezpośrednio jakiegoś gatunku. I słuchajcie, taką wiedzę ogólną o różnych gatunkach najłatwiej pozyskiwać, po prostu interesując się tym naszym segmentem fotografii. Czyli na Instagramie lajkujemy profile, na których zdjęcia są dla nas interesujące, gdzie pojawiają się gatunki, które są ciekawe. Później oglądając te profile, my mniej więcej mamy pojęcie, co nam się podoba, co nie. I wcześniej czy później wpadnie do głowy pomysł na sfotografowanie jakiegoś gatunku właśnie zaobserwowanego u kogoś na profilu, czy na jakiejś grupie ktoś opublikował zdjęcie, które podoba nam się bardziej niż inne i chcielibyśmy zrobić zdjęcie takiego gatunku. I to jest bardzo dobry moment, żeby na przykładzie tego konkretnego gatunku nie róbmy sobie takiego zakresu nauki na, na start. Nie musicie poznać wszystkiego, żeby zrobić dobre zdjęcie. Skupcie się na jednym gatunku, który bardzo chcecie sfotografować. Dowiedzcie się o nim wszystkiego. Sprawdźcie Google'a, sprawdźcie Facebooka, sprawdźcie Instagrama, sprawdźcie książki, do których macie dostęp, sprawdźcie YouTube'a, bo na YouTubie można znaleźć bardzo dużo informacji. Jest masa świetnych kanałów, które zajmują się typowo ornitologią i czy, czy polskie, czy zagraniczne. I masę informacji jest dostępnych od ręki o danym gatunku. Więc skorzystajcie z dostępnych źródeł, sprawdźcie wszystkie informacje, jakie macie, zaczynając od tego, jak on wygląda, jak się zachowuje, jakie wydaje dźwięki. Czy o tej porze roku, którą mamy aktualnie, w której chcecie fotografować, można spotkać ten gatunek? Poczytajcie sobie o biotopie, w którym żyje. Sprawdźcie rejon Polski, w którym najczęściej był widywany. Jak już wiecie o nim coś, wygooglujcie sobie na grupie na Facebooku. Sortując po najnowszych postach, może w ostatnim czasie ktoś wrzucił taki gatunek i może ten ktoś wspaniało myślnie dodał informację przybliżoną o lokalizacji, na przykład województwo, na przykład nazwę stawu czy parku w którym ten gatunek spotkał. Mając taki zestaw danych, wiedząc o gatunku tyle, ile możecie się dowiedzieć w czasie, jakim dysponujecie, wygląd dźwięki, tak jego, jego środowisko. Wiedząc, że był on fotografowany np. w zeszłym tygodniu 20 czy 30 km od Was, no jest to już taka informacja, z którą możecie podjąć próbę znalezienia tego gatunku w terenie. I jeżeli na początku się nie uda, to nic. Spróbujcie za tydzień, za dwa, za trzy. Do skutku. Zbierajcie te dane, uczcie się na błędach. Jeżeli wiecie, że coś jest nie tak, że robicie wszystko dobrze, a danego gatunku nie ma, cofnijcie się dwa kroki wstecz. Sprawdźcie, może w komentarzach ktoś napisał bliższą lokalizację. Może pojawiło się już gdzieś jakieś opracowanie o danym gatunku, gdzie znajdziecie informację, której wcześniej nie byliście w stanie znaleźć. Także wydaje mi się, że determinacja po prostu jest tutaj kluczowa, szukanie rozwiązań i składanie tych puzli do kupy, bo właśnie tym to jest fotografia przyrodnicza, szukanie gatunków, że to chyba każdy rodzaj fotografii to po prostu składanie do kupy informacji, którymi się dysponuje, tak, żeby efekt końcowy uzyskać jak najlepszy, jak najbardziej zadowalający dla nas. I jeszcze raz podkreślę, bardzo ważne, jeden gatunek naraz. To, że ja przypadkiem teraz znajduję jakieś żurawie czy jakieś inne dzięcioły, to, że potrafię usłyszeć suweczkę i, i, i wiem, że trzeba tam wrócić, bo gdzieś tam ją słyszałem, to jest efekt właśnie tego, że pojedyncze gatunki, o których czytałem, o których się dowiadywałem, to już później zostaje w pamięci i szukając czegoś innego, przypadkowo, jeżeli natraficie na ślady obecności czegoś innego, to wiecie już o tym, bo po prostu wcześniej szukaliście tego innego gatunku. I to są z grubsza wszystkie moje metody, którymi ja dysponuję, które znam, z których korzystam do wyszukiwania nowych miejscówek. Wychodząc w teren na ten moment po kilku latach fotografii przyrodniczej, ja już mniej więcej wiem, czego mogę się spodziewać, chociaż i tak ta śnieguła wczorajsza czy z ostatniego materiału, który wrzucałem, jest dowodem na to, że nawet spodziewając się wszystkiego, nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego typu niespodzianek. Mam nadzieję, że przynajmniej dla części z Was te informacje, które ja przekazałem, nie są czymś oczywistym i czymś, o czym Wy już wcześniej wiedzieliście. Natomiast nie jest to wiedza tajemna absolutnie, są to totalnie proste rzeczy, ale może dzięki temu, że udało mi się w miarę zgrabnie wyciągnąć je z głowy i tutaj przedstawić, komuś zapali się lampka i stwierdzi, OK, tego nie zrobiłem, a mogłem zrobić, czy mogłam zrobić. I dzięki temu Wasze następne wyjście w teren będzie po prostu bardziej owocne. Na tą chwilę zaczyna już srogo padać, aparat stoi pod amboną, więc jest chyba bezpieczny. I tym pozytywnym akcentem ja już się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo za wysłuchanie do końca. Jeżeli ten materiał w jakikolwiek sposób okazał się dla Was przydatny, po prostu rozrywkowy, przyjemny w odbiorze, to zostawcie coś po sobie, łapkę w górę, może komentarz jakiś interesujący, na który ja z dużą przyjemnością zawsze odpowiadam. Jeżeli forma, w jakiej prowadzę ten kanał, trafia do Was, jeżeli ten temat, którym ja się zajmuję, czyli fotografia przyrodnicza, fotografia ptaków, to jest Wasz konik, to jest coś, o czym Wy chcecie i lubicie słuchać, zachęcam Was serdecznie do subskrypcji. Ja staram się publikować bardzo regularnie, na ten moment filmy wpadają raz w tygodniu i taką systematykę planuję utrzymać. Dziękuję bardzo jeszcze raz za uwagę, za wysłuchanie, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!